O, bo rząd. O, bo zje. O, nowa BUJU. Tak więc twórcy piłki popisali się bardzo ciekawą nazwą. Trzeba zwrócić uwagę, że to jest piłka, którą rozgrywane są tegoroczne Euro we Francji. Także zobaczmy, jak piłka, którą używają piłkarze na tegorocznych mistrzostwach Europy, sprawuje się w futbolowym freestyle. Do testów! Piłka Bażant, Beże, bazuje na tych samych strukturach ład, co brazuka z 2014 roku, która była dość popularna wśród freestylerów. Jedyne zmiany odnoszą się do powłoki zewnętrznej piłki. W skrócie, twórcy pokombinowali trochę z gęsią skórką. Ale czy to wyszło w futbolówce na dobre? Co? Moim zdaniem nie. Mi się piłka strasznie ślizgała przy blokach. Gdzie wybaczysz? No a nie? No tak nie za bardzo, no. No weź. No ale co, nie mam prawa do własnego zdania? Mam cię już dosyć, człowieku. I tak jesteś na mnie skazany. Od kiedy? Ale będąc z wami szczerym, dla mnie piłka Beże naprawdę bardzo dobrze sprawuje się w trikach blokowych. Jednak mam pewne zastrzeżenia do stylu upper, ponieważ po parunastu minutach grania właśnie tego stylu odczuwałem pewien dyskomfort, piłka mi się trochę ślizgała po mojej pięknej głowie, dlatego już ocencie sami. Porównując do poprzedniczki Beże, czyli brazuki, Beże jest nieco cięższa. Waży 450 gram, gdy brazuka ważyła 430. Lecz nie jest to aż tak odczuwalne przy długich kombach erowych. Zresztą bardzo dobrze się sprawuje i zobaczcie sami na te komba Michaliksa. Jezu, te hopy, ta precyzja, o Jezu, ten achtas na końcu, ojej, ale to piękne. Nie kusz, nie kusz, nie kusz, nie kusz, nie kusz, nie kusz. Ale to takie piękne. No! Pomówmy teraz o kolorystyce piłki. Dominuje biel, to widać na pierwszy rzut oka, ale mamy również tutaj wstawki w postaci granatu, koloru niebieskiego, pomarańczu oraz przewijającej się gdzieniegdzie szarzyzny. Czyli mniej więcej piłka jest cholernie oczo naprawdę zapi***a nam wzrok, nie da... No i... Czyli dosyć widoczna. Pora na ciekawostkę! Beże to po francusku piękna gra. Pokażemy im sztuczkę, co Michalix? Dawaj! Ty coś nam nie wyszło. Kurde. A, nie! Ściemniamy wam, ponieważ to jest piłka z fazy pucharowej, którą również mamy przyjemność wam krótko streścić wam jej właściwości. Mianowicie nie różni się niczym od tej, którą mamy na fazę grupową. Jedyne o czym możemy wspomnieć to design. Tutaj mamy pewne zmiana ornamentyki, jakieś tam inne wstawki. W naszym odczuciu piłka z fazy pucharowej wygląda nieco lepiej niż ta z fazy grupowej, ale jak wiecie, wszystko zależy od gustu, więc
Pora na oceny końcowe. Oceny końcowe! Ode mnie piłka Beże dostaje ocenę 7. Ode mnie nasz Bażant otrzymuje nieco wyższą 8. Razem mamy oczywiście 7,5, skomplikowana matematyka. To prawie liczenie całek, nie? Jesteś niesamowitym matematykiem. Dobra, ale musimy jeszcze was zaprosić w parę miejsc. W pierwszej kolejności zapraszamy was na... Piwnicę? Nie. Na Facebooka. Na naszego Facebooka. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, macie tam taki piękny czerwony przycisk. Tam są fajne kotki. Tam są fajne kotki. No, kotki mamy fajne. Zdjęcia. Ale to na 100 tysięcy widzów pokażemy wam piwnicę. Dobra. Triki. Lajkujcie. Z Afryki. Lajkujcie. Nawet nie potrafią. Subskrybujcie. Udostępniajcie ten film, jeśli wam się podobało. Możecie w ten sposób wesprzeć naszą twórczość. A jeśli chcecie zakupić taką oto piłkę, zapraszamy na stronę ergol.com. Tutaj macie link. Takie oto piłeczki zdobędziecie na stronie. Dziękujemy i do zobaczenia w następnych filmach. Idziemy harcić? Nie chce mi się. Robimy to tylko dla kasy. Nie chce mi się. Robimy to tylko dla kasy. Nie chce mi się. Robimy to tylko dla kasy.